Przykład drzewa figowego, które nie przynosi owocu, jest dla nas przypomnieniem, że nie mamy nieograniczonego czasu w naszym owocowaniu. Przypomina, że nasze życie ma swoje granice, ma swoje ramy. Czym je wypełnimy, dużo zależy od nas. Nie jesteśmy w końcu materią, ale ludźmi, którzy mogą decydować. Ten obraz. Z Jezusowej Ewangelii, drzewa figowego, pokazuje nam też, w jaki sposób Pan Bóg pragnie przezwyciężać nasze, nasze nieowocowanie, nasze zamknięcie. Przezwycięża je hojnością, nie przemocą, nie brutalnością, nie jakimś bezwzględnym rozliczaniem, ale składając niejako u naszych stóp swoją troskę, swoje dary, swoje zainteresowanie. Ogólnie mówiąc, jego miłość do nas. Widzimy też, że gospodarz, właściciel winnicy, także ogrodnik nie są pewni tego, co przyniesie ta miłość. W wypowiedzi ogrodnika jest pewien dramatyzm, jest pewne napięcie. Być może w przyszłości drzewo wyda owoc, mówi ogrodnik. I tak jest z nami. Boża miłość, która jest złożona u naszych stóp, jest złożona w nasze serce, nie zmusza do miłości, uzdalnia do niej, ale nie determinuje. Odkrywajmy Boże dary, które składa w nasze ręce. Patrzmy na Jego troskę wobec nas, by one zapraszały nas, prowokowały nas do owocowania, czyli do miłości.